Bóg powołuje Abrama. Abram. Od rozdziału 17, werset 5, zaś Abraham. Jako człowiek powołany jest wzorem wiary, od niej zależała cała jego przyszłość i dalszy rozwój Bożego planu odkupienia. List do Hebrajczyków, rozdział 11, werset 8 do 19. Nowy Testament ukaże nam rozszerzenie pojęcia potomstwa Abrahama dla wszystkich wierzących. List do Rzymian, rozdział 4, werset 1 do 24. List do Galatów, rozdział 3, werset 7 i tak dalej. Werset 14, werset 16, werset 27. Pan rzekł do Abrama: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca, do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród. Będę ci błogosławił i twoje imię rozsławił. Staniesz się błogosławieństwem. Inni poprawiają: to będzie błogosławieństwo. Będę błogosławił tym, którzy tobie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Inni tłumaczą: będą sobie błogosławić.